Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie Mistrzostwa Polski rozpoczęły się już kilka dni temu. Bardzo ciekawe zawody i bardzo emocjonujące partie. W tej partii Radosław Wojtaszek, superpolski arcymistrz gra z Igorem Janikiem, mistrzem międzynarodowym, który już za moment tym arcymistrzem powinien zostać. I ta partia miała o tyle ciekawy przebieg, że Radek wygrał pierwszą partię z Igorem, więc Igor musiałby tu czarnym kolorem wygrać z naszym super arcymistrzem. No i to jest niezwykle piekielnie trudne zadanie. No ale cóż, co ma do stracenia młody człowiek, który tutaj musi wygrać, żeby dojść do dogrywki, żeby doszło do dogrywki, moi drodzy. No i tutaj przejdźmy do partii. no Zobaczymy, jak to się wszystko potoczyło. Przede wszystkim Radek, Radka Wojtaszka jest bardzo ciężko zaskoczyć w debiucie. Piekielnie, dobrze przygotowany zawodnik. Tutaj pragnę nadmienić, że z Igorem znamy się osobiście. Miałem przyjemność Igora. Trenować, przygotowywać do Mistrzostw Polski do lat 10, ale to już dawne czasy. Igor w tym momencie ma lat 21. Moi drodzy D4, Zaczą, zaczął tutaj Radek Wojtaszek, Igor zagrał E6. No tutaj wiadomo, że można spróbować na przykład E4 z przejściem do obrony francuskiej, ale Radek jest właśnie D4-owcem, więc postanowił grać swoje C4, B6. Taki ruch. Moi drodzy, spotyka się oczywiście normalna sprawa z planem goniec B7, skoczek F6 na przykład, D5, C5, różne są możliwości. A3. Został zagrany taki ruch i to jest, bardzo ciekawe to jest bardzo ciekawe posunięcie z tego względu, że ograniczamy gońca na B4, no bo jak tutaj byśmy, powiedzmy, zagrali skoczkiem, to ten goniec od razu ma opcję zagrania. Więc A3 zostało zagrane, goniec B7. Przypominam, że Radek nie musi tutaj wygrywać partii, wystarczy mu remis, żeby spokojnie przejść do drugiej rundy Mistrzostw Polski, gdyż yy, Mistrzostwa Polski są rozgrywane systemem pucharowym. Skoczek na C3. Już teraz według mnie Igor zaskoczył przeciwnika, a na, na pewno mnie zaskoczył, gdyż, yy, no, powiem tak, Igor tych pozycji nie grywał wcześniej. W każdym razie nie zauważyłem, żeby grał właśnie F5. Ale jest to bardzo logiczny ruch. Zobaczcie, te pion, ten pionek tutaj w centrum dobrze współpracuje z gońcem. E, takie holenderskie troszeczkę ustawienie, można by powiedzieć. I tutaj za chwilę skoczek F3. F6, przepraszam, ma rację bytu, goniec C7, jakieś tam D5, może D6. Ciężko powiedzieć, na pewno wiem, że tutaj Igor musi grać agresywnie i spróbować zaskoczyć Radosława. Goniec na F4. Moi drodzy, I teraz Igor zagrał według mnie no, bardzo ciekawy ruch i muszę przyznać, że był na pewno przygotowany na to i czym pewnie zaskoczył naszego polskiego super arcymistrza. Moi drodzy, G5. Dobrze widzicie, jest to ruch G5, który atakuje mocno gońca. Okej. Okay. Taki ruch się narzuca, ale tutaj mamy skoczek F6 i wszystko jest w porządku. Przede wszystkim myślę, że tu chodziło o zaskoczenie. Absolutnie tutaj czarne nie mają jakiejś super pozycji, znaczy lepszej, że tu już jest jakaś przewaga, bo goniec F4 był normalnym posunięciem. Goniec tutaj zagrał po prostu na D2, według mnie i mi się bardziej podoba tutaj jednak pozycja białych, z tego względu, że bardziej wysunięte pionki jest łatwiej podważać, atakować i zdobywać dzięki temu jakieś pola w centrum. Przykładowy y, motyw H4 po przepchaniu goniec F4 wraca i piękne pole na F4 dla gońca, ewentualnie dla skoczka w przyszłości z E2 na F4. Takie plany myślę, że tutaj można e, stosować. Oczywiście, tutaj takie E3 nie działa, bo po prostu bijemy gońca, a szach na H5 nic nie daje, bo król E7 figura więcej zostaje u czarnych. Więc goniec na D2 i Hetman zagrał na F6. Wygląda nieco dziwnie, tak jakby osoby początkujące grały tutaj czarnym kolorem. Bo dlaczego Hetman wychodzi na F6, skoro dla skoczka to jest przypisane miejsce? Otóż. Hetman przykleja się mocno do pionów, a planują tutaj czarne na pewno długą roszadę, gdyż te piony już mocno wyszły i ta roszada krótka mogłaby być niebezpieczna. H4, bardzo dobra reakcja białych. Wiadomo, bić nie można, zepsuć sobie pionków nie należy. G4 nastąpiło i goniec wrócił na to samo miejsce. Na to samo miejsce, moi drodzy, grozi goniec na E5. No i cóż, D6 trzeba zagrać, posunięcie E3, goniec H6. W myśl zasady staramy się wymienić aktywną figurę przeciwnika. Tutaj, oczywiście, jakieś takie posunięcia, moi drodzy, typu goniec G5, powiedzmy, nie są groźne dla czarnych. Czarne spokojnie idą sobie hetmanem na F7. Ten hetman na F7 nawet stoi bardzo dobrze, broniąc na C7. Próba, próba jakiś goniec E7. Takie plany myślę, że wstępnie można by było zastosować. Goniec H6, skoczek na E2. Skoczek E7. Igor wyprowadza figury. Dobrze, to jest dobry znak dla czarnych. Myślę, że tutaj. Czarne są, że tak powiem, w swoich analizach. No i teraz, jak ocenić tę pozycję? Według mnie i według silnika ta pozycja jest dobra dla białych, moi drodzy, ale pewnie element zaskoczenia odgrywa tu bardzo ważną rolę i myślę, że Igor grając tę pozycję. Na pewno myśli o zwycięstwie, bo o niczym innym w tym wypadku. Więc, nawet jak uzyskuje trochę gorszą pozycję według silnika, to tego nie widać na szachownicy w tym momencie, bo tutaj trzeba się na pewno próbować rzucać. No cóż, Radek zagrał skoczek B5. No dobra, posunięcie, które daje możliwość widełek, yy, zostało wtrącone na F4. Bić raczej nie można, bo jest król D8. Ten skoczek, jak zbije, potem nie ucieknie, a tym końcem uciekamy. Zdobycze materialne po stronie czarnych. Byłyby. Skoczek wypił, wybił zatem. Na, nie, wypił, wybił na F4. I skoczek A6. No, skoczki na bandzie nie stoją zbyt dobrze, lecz w tym momencie jest konkret. Ten skoczek również tutaj już nie będzie stał najlepiej. I wrócił na C3. C6 ze strony Igora. No, zobaczcie, taki można powiedzieć, mur chiński. Praktycznie nie do przebicia. Lecz jakoś trzeba reagować. Pytanie, jak tutaj. Czarne chciały grać, może chciały zagrać D5. Taka na pewno istnieje możliwość lub wyczekać i wstawić skoczka, powiedzmy na C7. Przypuszczam, że to jest główny cel czarnych. Radek nie daje tutaj wytchnienia czarnym i zagrywa od razu D5, atakując mocno centrum. Jak zareagować? Mój drodzy, skoczek Zaraz świetną placówkę na C5. Po wybiciu na E6 absolutnie nie musimy zbijać. Pamiętajmy, że tu jest słaby pion na D6. Czarne robią roszadę. Ok, ten pionek nie ucieknie. My zawsze go zdążymy zbić. Choć tutaj myślę, że białe powinny być nieco zadowolone z tego względu, że łańcuch pionów został przerwany i skoczek mógłby się, mógłby się tutaj czuć nieco bezpiecznie, gdyż nie będzie mógł zostać zaatakowany przez czarnego piona, którego już nie ma. Hetman zagrał na C2. Król B8 to są takie tradycyjne zagrania po długiej roszadzie i długa roszada ze strony białych, również skoczek wybił. To są takie myślę, już w miarę proste ruchy, jak się patrzy w analizę. Skoczek, scena E2. Manewry, manewry, jeszcze raz manewry. Moi drodzy, ta pozycja już się robi przyjemniejsza dla czarnych, według silnika oczywiście, ale człowiek tutaj na pewno ma inne mniemanie. Ale myślę, że minus 0,5. To nie jest jakaś ogromna przewaga, jeszcze, ale myślę, że czarne są zadowolone. Igor na pewno był zadowolony z tej pozycji. Skoczek zagrał znowu na C5, skoczek na G3. No skoczki ustawiły się dosyć sympatycznie, przyblokowały pionki. E, tutaj jest też atak, ale tu się wszystko moi drodzy broni. Goniec, zobaczymy co zrobi goniec, bo nieco jest przyblokowane. Tutaj Igor poszedł na całość i zagrał D5. Dlaczego by nie otwierać pozycji? Jasne, jakbyśmy tu otworzyli pozycję, zawsze jakaś tam wieża C8 coś może zrobić, nieprzyjemnego białym. Goniec E2. I standardowo, moi drodzy. Jak zagrać teraz tutaj czarnymi? Tu jest oczywiście dużo w miarę poprawnych posunięć. Typu wieża z Hana F8, wieża z Hana E8, na pewno, ale Igor zagrał D4. Od razu uderzył w centrum. Ok. Po tym posunięciu Skoczek z G na H5 zaatakował Hetmana, lecz Hetman znalazł bardzo dobrą placówkę w centrum. I często bywa tak, że jak Hetmany są w centrum, nie można ich zaatakować. To one stoją tutaj bardzo aktywnie i mogą wiele szkód narobić przeciwnikowi. Poszło bicie, poszło bicie. Seria wymian. Cyk, cyk, cyk. Wieża D1 i Hetman wrócił. Yy, muszę powiedzieć, że. Yy, no tutaj bym białymi był zadowolony, gdyż ustawiam sobie za chwilę pionka na g3 na czarnym polu i goniec ma szansę atakować te słabości, lecz to nie jest jeszcze takie proste. Z kolei tutaj skoczek również stoi wyśmienicie. Goniec zawsze ma opcję obrony, lecz czasem jakieś c5, też goniec się może rozbrykać. No pozycja jest y, obiektywnie równa. Pytanie jest takie, czy hetman mógłby zbić za darmo pionka. No, mógłby, tylko to się wiąże z konsekwencjami. Mianowicie C3 Hetman za takim na wieże. Wieża E8 bronić musi. Tutaj byśmy dali ładnego szacha. Król A8 i ta pozycja jest bardzo dobra dla białych. Zauważcie, że strata pionka spowodowała sporą inicjatywę u białych. Znaczy, tak mogłoby być, bo tak nie było. Tylko patrzymy sobie, co by było, gdyby. I co ciekawe, w tym momencie bardzo ładnym ruchem jest król C2. Dziwny ruch na pozór, bo wchodzi pod związanie, ale chodzi o to, żeby nie było żadnego szacha i jakieś tam B4 można próbować sobie zagrać. A ten Hetman, zobaczcie, ani nie może zbić pionka, ani skoczka. No, jeden pion, kolejny pion nie daje nic w zamian, bo skoczek F6 grozi. Wie, że atakujemy i grozimy zbiciem. No cóż, tak teoretycznie by mogło pójść, nie poszło. Skoczek zagrał na D3. Tutaj została zrobiona wymiana. Hetman wybił C5, moi drodzy. G normalne ruchy skorek wchodzi mi się pozycja białych bardzo podoba myślę że czarne też nie mają problemu generalnie jest remisowa pozycja skoczek zagrał na c6 d6 bicie bicie i w tym momencie zostało to wszystko powymieniane białych pozycja robi się coraz przyjemniejsza skoczek zagrał na d4 wydaje się bardzo ładnym ruchem gdyż broni atakuje stępem ok wszystko się zgadza tutaj skoczek zagrał na f4 Słusznie. Skoczek wrócił do łask. Zobaczcie, ta wieża jeszcze ma jakieś tam fajne opcje. Na haszyć. mi się naprawdę pozycja Baiałych ja bardzo podoba i według mnie Igor może mieć spore problemy. Tutaj wieża zagrała na E8, rzecz jasna. Król na D2. Wieża E7. No nieco wybronił. Asekuracyjnie przygotowuje na pewno Król C7. Skoczek, przepraszam, goniec na D3. I Skoczek dał szacha. Król C3. Wieża E1. Jest to ruch, który. Daje jakiekolwiek nadzieję czarnym na zwycięstwo. To znaczy, białych pozycja tu jest wyśmienita, według mnie, i tutaj białe nie powinny się naprawdę obawiać jakichś kłopotów ze strony czarnych. Lecz dokładnie trzeba grać na pewno. Zauważcie, że goniec dobrze kontroluje tutaj tego pionka, bardzo ciężko złapać. No a jakby się udało zbić H7, to ten pionek może karierę zrobić. W tym momencie wieża dała szach. No właśnie, jeden szach wydaje się dobrym ruchem, lecz Król C7 i wieża H8 spowodowało to, że czarne przystępują do małej kontry. Wieża C1, Król B3 i nie wiem, czy Radek przeoczył teraz ten ruch czarnych. Według mnie bardzo trudne posunięcie. Trzeba znaleźć dobre posunięcie dla czarnych, bo moi drodzy, tutaj grozi po prostu bicie. I grozi tutaj bicie, i wydaje się, że po takim szachu na D4 Król się chowa i wszystko gra. Teoretycznie tak lecz ruch, ruch czarnych, moi drodzy. Spróbujmy znaleźć. To B5. Piękna kontra, ale też ruch bardzo przyjemny, spożyteczny, dlatego że po biciu na H7 atak nastąpiło. Król fajnie sobie tutaj idzie na B6. Chodzi o to, żeby ten, ten król się schował, a aktywizacja tego króla na skrzydle może dać bardzo duże korzyści. Nastąpiło wieża H6. Teraz, moi drodzy, sprawdźmy, co by było po biciu na B5. Otóż już po tym zagraniu bardzo ładny ruch C4 następuje. Bić nie można, bo jest skoczek D2 ze zdobyciem figury. Król na przykład na B4. No właśnie, yy, i Tutaj dokładnie by trzeba było policzyć, bo tutaj białe tracą figurę, lecz ta strata figury jest absolutnie niegroźna, jak się okazuje, ale to silnik nam podpowiada niestety. E, oczywiście tutaj skoczek na D3 trzeba by było odbić, i powiedzmy powierza D1. Zobaczcie, bo ten król ma problem, on jest odcięty. Tu zostałoby mogłoby zostać zagrane A4 z groźbą A5 z matem, więc jedyny ruch to jest A5 bicie w przylocie jak najbardziej. A5 można by było zagrać. Trzeba by było. Król na przykład na C6 wieża z szachem, i okazuje się, że po Król B7 jest skoczek, i tracimy gońca. Białe wygrywają bez problemu. Król C7. No i generalnie można by było nawet zbić gońca, i po biciu skoczka idzie H5. No te pionki bardzo groźnie wyglądają, ale jeszcze lepsze zagranie skoczek F4, które daje spore szanse białym na zwycięstwo, lecz myślę, że dla człowieka ta pozycja. Patrząc na to, że zostaje figura więcej u czarnych, to Igor wszedłby w taką pozycję w ciemno. Bardzo trudne według mnie przeliczenie dokładnie w tym momencie, żeby, żeby zbić tego pionka. Tutaj białe dały szacha i po król A5. Pozycja powoli robi się nieciekawa dla białych wbrew pozorom. Jednak kontra zaczyna działać. Król wrócił na swoje miejsce. E, zostało zbite na c4. Goniec zbił na f5. Skoczek d4. Robi się niezwykle groźnie. Siatka matowa tego typu już istnieje. Król jest w miarę bezpieczny. Wiadomo, że białe będą próbowały tutaj atakować, rzecz jasna. Goniec zagrał na b1. No właśnie, moi drodzy. Teraz Igor zagrywa w ogóle komputerowe posunięcia wieża F1. Bardzo ładny ruch. Wiadomo, chcemy trzasnąć piona i mieć kontrolę też nad tym pionem uciekającym. Niezłe wyścigi. Wieża zagrała na H5, król na B6, wieża znowu dała szacha. Przypominam, że tutaj białe z remisu są bardzo zadowolone. Król na B5 i poszło A4. Okazuje się, że można spokojnie zbić tego pionka, lecz Igor zagrał królem na B4. Zobaczcie, ten król powoli robi ogromną karierę. Wieża zagrała na H7, goniec na C6. E, moi drodzy, tutaj już czarne mogły praktycznie wygrywać pozycję. E, jest troszeczkę do liczenia, nie jest to taka oczywista wygrana, jak się na pozór wydaje, lecz po posunięciu goniec F3. Już jest bardzo blisko. Z tego tytułu, że grozi goniec D1 i jakiś goniec B3 na przykład. Bardzo groźnie to wygląda. Na przykład po zagraniu wieża E7, żeby pilnować tutaj pola, ewentualnie jakaś obrona, skoczek mógłby zagrać na B3. Powierza, powiedzmy E3. Ja sobie zdaję sprawę, że ta analiza jest dosyć szybka. No ale tutaj białe mają, przepraszam, czarne mają dobrą i szybką grę. Można by było dać szacha, król A1 i bardzo trudny ruch na pozór. C3. O co chodzi? Jeżeli wieża zbije na C3, to gramy koniec E4, i tu grozimy kompletem, kompletną, kompletną wygraną. Po wybiciu jest szach, i ładny mat na A1 mógłby nastąpić. Lecz y, po tym posunięciu C3, po wybiciu na C3, pionkiem król A3 grozi mat, więc trzeba było dać szacha, ale po takim zagraniu jest również koniec partii. Groźby są nieuniknione. Byłoby ładnie. No lecz Hetman, przepraszam, Goniec zagrał na C6. Wieża wybiła tego pioneczka. Wieża zbiła na F2. Wieża A6. Tutaj em, Radosław Wojtaszek. Bodajże grał na minucie, czy miał minutę 30 około. Igor miał tych minut około 10, jak dobrze kojarzę, czy 15, więc całkiem dużo. Ale wywierał presję i grał dosyć szybko, trzeba przyznać. Wie, że zagrała na H2. Jasne, asekuracja, a cały czas tutaj jest groźba. Na przykład C3. Goniec zagrał na g 6 Ok, w tym momencie goniec na F3. Bardzo ładny ruch, tutaj się przerzuca ten goniec cały czas z tym samym planem. Nastąpiło H5, no pionek nieco wyżej, wieża H1, moi drodzy. No znowu grożą tego typu akcje. Goniec wrócił na B1, skoczek na B3. Bardzo groźnie to wygląda. Wieża E6. Skoczek C1, dużo posunięć panowie robili, król A1 i król zbił. Ja zdaję sobie sprawę, że Igor tutaj nie chciał jakiejś kontry, żeby te pionki uciekały, bo to zbyt dużo pewnie liczenia. E, raczej starał się grać praktyczne posunięcia, nie wypuszczając cały czas przewagi i e, bardzo słabo ustawionego króla. Wieża zagrała na E3, król na B4, wieża z powrotem na E6, skoczek D3. Tutaj czarne absolutnie nie wypuszczają przewagi. Skoczek na E2 i poszedł konkret, moi drodzy. Bicie, bicie. No i Igor, właśnie mówię, że pewnie się troszeczkę obawiał tych kontr. W tym momencie białe żadnej kontry już nie mają. Niestety powierza E4. Skoczek dał. Szacha chciałem powiedzieć, zagrał na C1, już groźby istnieją. I teraz, moi drodzy, wieża zagrała na E8. Sprawdźmy, czy można by było zbić pionka, bo to się oczywiście narzuca. Po skoczek B3 i król A2. Ja tutaj myślałem o tym, żeby na przykład zagrać wieżą na H8, żeby próbować dać mata. I na przykład po, po tym ruchu pogoniec na E4 można by było zagrać skoczek d2 z groźbami. Oczywiście tutaj też nie ma takiej opcji i powiedzmy po goniec b7, wieża h7 i chyba tutaj za chwilę wygrywamy siatki matowe. No ale po wieża b4 jeszcze tutaj po tym szachu mianowicie można by było powiedzmy dać kolejnego szacha i po król a1. Przepraszam, bo tutaj troszeczkę te warianty mi się gubią. Można by było cały czas grać w wieża h8 z tym planem. No, bardzo niebezpieczne tutaj y, y, istniałyby y, opcje dla białych. Mimo wszystko, ta pozycja jest zwyczajnie przegrana. Można sobie oczywiście. Y, głębiej wejść w te analizy. No cóż, zobaczmy jak było w partii, bo po skoczek C1 zagrała wieża na E8, prawdopodobnie obawiając się tutaj tych ataków od czarnej wieży. Wieża zagrała na H3 z opcją zbicia piona. Wieża B8 szach. No i tutaj król bardzo sprytnie sobie ucieka egzakiem. Król na B6 po gońcu F5 następuje bicie pionka i tutaj na pewno Igor już wiedział, że nie przegra, to jest oczywiste, ale Przede wszystkim białe nie mają żadnej kontry. Wieża B8, król C7 bardzo ładny ruch. Ten król, zobaczcie, że już nie musi być blisko białego króla, gdyż sam sobie tutaj, że tak powiem, figury sobie same radzą. Skoczek na B3, król A2 i zobaczcie, wieża G1 groźba. Mata, więc goniec B1 zagrał i G3, moi drodzy. Partia się skończyła. Białe poddały. No, słusznie, tak? No, bo zobaczcie, że tutaj jest: no nie ma po prostu ruchów. Gdzie nic nie ucieknie, to zawsze jest matna. A jeden król się nie może ruszyć, bo tracimy gońca. Więc pozycja jest totalnie, totalnie wygrana. Gratulujemy Igorowi tak wspaniałej partii i tego, że dokonał prawie niemożliwego, można powiedzieć, czarnym kolorem wygrać z takim silnym zawodnikiem. Szapoba! Wielkie gratulacje. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu, cześć.